Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie, kochani. Po krótkiej, tygodniowej przerwie, gdzie oglądaliśmy, jak grają reprezentacje, na szczęście już wróciła. Ukochana Premier League powolutku zbliża się do tej najciekawszej fazy, w której wszystko się rozstrzyga. Z tego powodu dzisiaj porozmawiamy sobie razem z Krzysztofem Bieleckim. Cześć Krzyszku. Dzień dobry, ja się muszę pochwalić, że w trakcie przerwy reprezentacyjnej dwa mecze obejrzałem. To jest więcej meczów reprezentacji, nie licząc Mundiali, niż myślę, że przez ostatnie trzy lata. Ale czy to były dwa mecze Szkocji? Jeden mecz Szkocji, a drugi reprezentacji Polski paradoksalnie udało mi się obejrzeć. O! To już coś. Musicie wiedzieć, że Krzysztof jakby no, nie należy do największych fanów piłki reprezentacyjnej, więc oglądanie przez niego meczów kadry no to jest faktycznie faktycznie coś. Słuchajcie, na samym wstępie, jeżeli za nami tęskniliście, no bo nie było przerwy na kawę przez jeden tydzień, Krzysztofa to już w ogóle nie było, bodaj. Nie wiem, z trzy odcinki chyba cię nie było krzywdzić. Tak. może chyba przesadzam, tak. może dwa. W każdym razie Krzysiu się trochę urlopował. No to jeżeli za nami ten tęsknięcie, no to chyba zasłużyliśmy na jakiegoś lajka, co? Tak mi się wydaje. Jak słuchacie na Spotify, no to możecie oczywiście zostawić też yy, gwiazdki. Subujcie nasz kanał, powoli zbliżamy się do 12 tysięcy subskrypcji. Także idzie to wszystko w zastraszająco szybkim tempie. Kto wie, Krzysztof kiedyś powiedział, że wbijemy 100 tysięcy subskrypcji. Albo to ja powiedziałem. No w takim razie powolutku, krok po kroku, step by step się do tego zbliżamy. Na samym wstępie jeszcze wam... Yy, Podpowiemy o meczu soli futbolu, który wytypowaliśmy razem z ElviBetem na następną kolejkę. Jest to starcie między Lester a Bormów Lester z nowym menedżerem. Jeszcze nie wiemy jakim. Pewnie sobie o tym porozmawiamy w ciągu programu. No i cóż, tak sobie patrzę na swoją kamerkę. Słuchajcie, widzicie pewnie niesamowite zmiany, nowy fotel, także musimy się przyzwyczaić, ja też muszę się przyzwyczaić. Coś mi tu nie pasowało na samym początku. Bardzo jest wygodny, to nie jest materiał sponsorowany, także. Jeśli jest jakaś firma, która y, nie wiem, produkuje fotele i jest zainteresowana współpracą, to niestety za późno, no bo już mam nowy, także... Ale mój trochę się rozlatuje, sezon. mój się, tro mój się trochę rozlatuje. nie? Także piszcie, piszcie do nas, kontakt oczywiście w opisie. No i co? Myślę, że możemy sobie zacząć. Mieliśmy kilka starć wagi ciężkiej w tej kolejce. Zacznijmy sobie od tego, które myślę było taką wisienką na torcie tej kolejki. Manchester City kontra Liverpool. Spotkanie, na które, spotkanie które elektryzuje, spotkanie, na które czekają wszyscy kibice tej ligi, nawet postronni, którzy gdzieś nie śledzą. Nawet kibice innych lig czekają na to spotkanie, no bo w ostatnich latach to było... Bez wątpienia najciekawsze starcie, i myślę, że tym razem też nas nie zawiodło. Choć przyznać trzeba, że w pewnym momencie zrobiło się trochę jednostronnie. Zaczęło się sensacyjnie, myślę, no bo jednak spodziewaliśmy się, że to Manchester City pewnie wygra w tym spotkaniu. Zaczęło się sensacyjnie, bo Liverpool zdobył pierwszego gola po strzale Mohameda Salaha, no ale później już tak naprawdę. Koncert. Koncert Manchesteru City i Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ike Gindogan i Jack Grealish zdobywali gole w tym spotkaniu. Ja zwróciłem uwagę na fantastycznego w tym meczu Jacka Grillisza. Naprawdę ten, ten naoliwiony zespół Manchesteru City wyglądał doskonale. No i właśnie pytanie, czy Manchester City wyglądałby tak wspaniale, gdyby grał Erling Haaland, no bo wiemy, że w tym spotkaniu Erling Haaland nie wystąpił. Kurczę, ta gra wyglądała bardzo płynnie tutaj bez Norwega i ja nie mówię oczywiście, że bez Norwega gra nie wygląda płynnie, ale da się zauważyć pewne zmiany w stosunku tego, jak grają z Haalandem, jak grają bez niego. Oczywiście oba te sposoby są bardzo skuteczne, no bo Manchester City wygrywa mnóstwo meczów. W każdym razie zagrał inaczej Manchester City i zagrał też Wyśmienicie, czego nie można powiedzieć absolutnie o Liverpoolu, który notuje drugą porażkę z rzędu. Dużo błędów indywidualnych w tym spotkaniu i generalnie raczej nie można powiedzieć nic e, e, dobrego tutaj o postawie e, Derec. E, następne spotkanie, zaraz w ogóle czeka bardzo ciężki tydzień Liverpoolu. Mają takie starcia naprawdę, wagi ciężkie, już o tym mówiłem. Teraz było spotkanie z Manchesterem City, następne spotkanie z Chelsea, w następny weekend Arsenal, także naprawdę trudne tutaj, e, trudny tydzień na pewno dla, dla Liverpoolu. E, powiedz mi Krzysztofie, jak to by się podobał ten e, mecz, no bo oglądało się to naprawdę elektryzująco. Mohamed Salah tak dał nadzieję kibicom Arsenalu, na to, że Manchester City może się potknąć, no ale później już absolutna deklasacja. No cztery bramki Manchester City i generalnie, tak naprawdę, wymieniać, który, który piłkarz zagrał lepiej, no to trzeba byłoby się tutaj grubo zastanowić. No, oglądało się to rewelacyjnie. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że prawdziwy koncert zagrał Manchester City, bo to jak wyglądała ekipa Pepa Guardioli przez całe to spotkanie, to było naprawdę coś rewelacyjnego. Faktycznie Liverpool na początku trochę zaskoczył. Trochę tutaj błąd Manuela Candiego przy tej, przy tej sytuacji, Mam wrażenie, że gdyby on lepiej się zachował tutaj bramki dla Liverpoolu, po prostu by nie było. Ja już niejednokrotnie podkreślałem, że ten zawodnik nie do końca mnie przekonuje w tej całej defensywnej układance Pepa Guardioli. A poza tym ta układanka była po prostu genialna. John Stones jako dodatkowy środkowy pomocnik schodzący z tej, z tej prawej strony defensywy e, wyglądał rewelacyjnie i to, to dało, to dało Manchesterowi, Manchesterowi City ogromną przewagę. No a to, co wspomniałeś o tym, że Manchester City bez Erlinga Halanda, e, za to z Julianem Alvarezem gra inaczej, e, no to gra inaczej i na pewno nie gra słabiej i na pewno nie jest aż tak bardzo przewidywalny jak właśnie z Norwegiem i pytanie, czy Pep Guardiola nie ma w tej chwili na największego dylematu w świecie piłki nożnej no bo z jednej strony ma w drużynie Prawdopodobnie najlepszego strzelca na świecie obecnie. Chyba można tak powiedzieć o Erlingu Haalandzie, że jeżeli chodzi o tych takich typowych snajperów, to, to, właśnie on jest, to właśnie on jest tym numerem jeden na świecie. A z drugiej strony jego drużyna bez Erlinga Haalanda gra całkiem nieźle. Całkowicie inaczej wygląda Kevin De Bruyne, kiedy, kiedy jest w stanie grać no, po prostu w takim ustawieniu. Julian Alvarez też oferuje bardzo, bardzo dużo innej gry. Troszeczkę zaczyna mi, się to, zaczyna mi to wyglądać jak. jak ta stara sytuacja, w której Gabriel Jesus miał tę sytuację z Kunem Aguero. Mhm. Oczywiście Aguero, inny piłkarz od Erlinga Halanda i on też. Dużo lepiej się odnajdywał w takiej grze, jaką, do jakiej przyzwyczaił nas, nas Manchester City, ale być może to będzie podobny problem Pepa Guardioli, że ten Julian Alvarez, kiedy gra to strzela i kiedy gra to to wygląda naprawdę dobrze, ale no nie do końca będzie dla niego miejsce w podstawowym składzie, no bo przecież Erlik Haaland na ławce rezerwowych siedział nie będzie i to byłoby bardzo dziwne, gdyby, gdyby właśnie ten piłkarz siadał na ławce rezerwowych, więc no ja spodziewam się, że jeżeli tylko będzie zdrowy, no to będzie w tej podstawowej jedenastce, ewentualnie Pep Guardiola będzie musiał pomyśleć, jak obu ich zmieścić w tym składzie, bo, bo na pewno dwóch piłkarzy takiej klasy e, warto, żeby grało po prostu w piłkę w, i to w pełnym wymiarze minut, no bo, bo Alvarez też tych minut nie dostawał i nie dostawał zbyt wiele. E, no a co do Manchester City? Jeszcze, no to skrzydłowi. Riyad Marez kapitalne spotkanie, naprawdę uh -huh. jestem pod wielkim wrażeniem e, tego, jak gra, w, jak gra ostatnio Riyad Marez i gdzieś mignęła mi w ogóle taka, taka dyskusja, że e, Marez to luźno top 10 skrzydłowych w historii Premier League I ja chyba nie będę się z tym kłócił, to jest... E, Naprawdę, wydaje mi się, że mamy taką tendencję do niedoceniania Riada Mareza. On przecież od tego sezonu w Leicester City mistrzowskiego cały czas gra na naprawdę wysokim poziomie. No i jego vis-a-vis -vis w tym spotkaniu, czyli, czyli Jack Grelish. Widać, że ten pierwszy sezon był taki przejściowy, bo to, co prezentuje ostatnio Anglik, to jest naprawdę najwyższy, najwyższy poziom. Robił Trentowi Aleksanderowi, Arnoldowi, co chciał dosłownie w tym spotkaniu. No i też w dużej mierze jego zasługą jest to, że City to spotkanie tak łatwo wygrało, bo to parę. Paradoksalnie było, była bardzo łatwa wygrana Manchesteru City i miałem wrażenie, że oni spokojnie mogli strzelić ze dwie, może trzy bramki więcej, ale gdzieś chyba od siedemdziesiątej może minuty oni już nie, nie naciskali. To była po prostu luźna wymiana, wymiana piłki. Widzieli też, że piłkarze Liverpoolu nie reagują na to, na to ich rozgrywanie, że nie ma w ekipie Drets takiego pazura i chęci powalczenia o ten wynik. Oni byli całkowicie stłamszeni przez, przez The Citizens. Nawet patrząc na te zmiany w ekipie Liverpoolu, tam bodajże Roberto Firmino, Darwin Nunes, Alex Oxlade-Chamberlain i Został z Cimikas, weszli w taką jedną uh -huh. poczwórną zmianą. No i ja nie potrafię sobie przypomnieć ani jednej sytuacji z którymkolwiek z tych zawodników, żeby powiedzieć o nich coś pozytywnego po tym spotkaniu. Więc no, cała drużyna Liverpool zagrała po prostu słabo od tego początku do, do, do samego końca, łącznie ze zmiennikami. No i spłaca się powoli Jack Grealish, to, to myślę trzeba jak najbardziej potwierdzić, bo te ostatnie występy Grillisza w koszulce Manchesteru City naprawdę wybitne, w końcu cieszy nas swoją grą, nawet jak nie zdobywa liczby, to też gra fantastycznie, chociaż w tym meczu akurat tej i także Bramka była i trzeba przyznać, że naprawdę zasłużył na tą bramkę, ja przez to całe spotkanie tak oglądałem, tak. oglądałem i czekałem kiedy Jack Grealish trafi do bramki, bo naprawdę na to zasłużył. Mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale faktycznie Pep Guardiola ma pewien dylemat tutaj, na, na których piłkarzy stawiać komu, dawać szansę. No nie można takiego potwora jak Erling Haaland. Trzymać na ławce, ale naprawdę ta wersja Manchester City, jaką obejrzałem w tym meczu, no to ta, takie, takie drużyny, takie mecze chcę się absolutnie oglądać. No gdzieś po drugiej stronie bieguna na pewno Liverpool, któremu poświęciliśmy trochę mniej akurat czasu, ale no zwłaszcza ta postawa w defensywie tutaj dała wiele, wiele do, do takich negatywnych przemyśleń, bo no ta defensywa nie, nie spisała się w tym meczu doskonale. Pytanie, czy to aż tak. Genialnie zagrał Manchester City, czy po prostu tak idealnie, że nie dało się ich zatrzymać, czy jednak, no, defensywa Liverpoolu po prostu w tym sezonie nie dojeżdża, do którego zdania jest ci bliżej z, z tego zestawienia? Manchester City zagrał naprawdę świetne spotkanie, przede wszystkim w środku pola, bo trzeba, trzeba podkreślić, że te problemy Liverpoolu w tym sezonie zazwyczaj znajdują się w środku. Defensywa też oczywiście uh -huh. wygląda kiepsko. Był taki moment, kiedy Virgil van Dijk gonił jednego z zawodników Manchesteru City ja to sobie określam jako taki nemania Vidic moment z ostatniego sezonu Serba w barwach Manchesteru United, bo też miewał problemy szybkościowe, już miewał problemy z nadążeniem za rywalami i Virgil van Dijk to jest trochę podobna sytuacja, bo też bardzo poważna kontuzja już w dosyć zaawansowanym wieku i pytanie, czy on już po prostu nie będzie gdzieś fizycznie zbyt słaby na tę ligę i gdzieś te jego możliwości nie będą nie będą po prostu nie wystarczały na Premier League, na, na tempo gry w Premier League. I oczywiście ta defensywa Liverpoolu gra słabo. No kolejny fatalny mecz Arnolda w defensywie. No zresztą oh. cała, cała ta formacja defensywna Liverpoolu zagrała źle, no ale środek pola, to, to, to było miejsce, w którym Liverpool to spotkanie przegrał i no bardzo przyczynił się do tego też ten John Stones schodzący do, do środka pola, no bo to był dodatkowy, środkowy pomocnik i to robiło ogromną różnicę. Różnica klas, jak się okazało, Manchester City notuje czwarte zwycięstwo z rzędu, 64 punkty już tej ekipy. Cały czas drugie miejsce cały czas gonią Arsenal. Przechodzimy sobie do następnego spotkania. Ku zaskoczeniu nie będzie to mecz popularnych kanonierów, ale meczycho, który mieliśmy przyjemność obejrzeć. No z perspektywy naszej dosłownie przed chwilą Newcastle United kontra Manchester United też starcie wagi ciężkiej, bo to był mecz o to, czy Manchester United powiększy swoją przewagę nad rywalami, którzy gonią ich w tej walce o top 4 no i Newcastle walczyło o to, żeby do tej top 4 wskoczyć, a nawet do top 3 co im się zresztą udało Newcastle United wygrywa to spotkanie 2-0 po golu Joe Willocka i Kaluma Wilsona. Joe Willok w ogóle celebrował w tej słynnej cieszynce <laughs> Thierry'ego Auriego, z której ostatnio też Bukayo Osaka. To w ogóle nie jest ważne, ale musiałem o tym wspomnieć. Jeśli chodzi o statystyki tego spotkania, słuchajcie, moi drodzy, to kibice meczu United pewnie woleliby w nie, nie patrzeć, bo statystyka expected goal wskazuje na blisko 4, jeśli chodzi o Newcastle. No i generalnie trzeba powiedzieć, że z przebiegu tego meczu, no to tak delikatnie powiem, sprawiedliwe to zwycięstwo Newcastle. Nie, generalnie fantastyczny cele. mecz. Jeszcze w tej pierwszej połowie było tak, że a to jeździliśmy z jednej strony do drugiej, ale w tej drugiej połowie już piłkarze Newcastle wyszli z jednym celem. Trzeba przyznać, że bardzo długo dzielnie bronili się piłkarze Manchesteru United. Te strzały Newcastle często lądowały na piłkarzach Manchesteru, albo bronił fantastycznie Dawid De Gea, no ale w końcu obrona została... Przełamana. Pewnie szykujesz kilka cierpkich słów, w, a kilka cierpkich słów, przepraszam, w stronę Dawida Dehea, który wydaje mi się, że przy obu bramkach mógł się zachować nieco lepiej. Dehea słynie z tego, że na tej linii jest do niej przyklejony i często wychodzą mu niesamowite parady, no ale czasem też wpuszcza bramki. Tak właśnie było w przypadku tego spotkania. Newcastle United wróciło. W sensie wróciła ta drużyna, którą pamiętaliśmy z, tego, z tej pierwszej części e, sezonu. Już trzecie miejsce, trzy zwycięstwa teraz z rzędu. No i to spotkanie to taki statement, do tego, że. Oni będą o to cztery faktycznie walczyć. To nie był chwilowy wyskok formy na, tym, na, na początku tego sezonu. No i ciebie też, Krzysztofie, spytam o, o Manchester United. O co tutaj chodzi? Trzy mecze po tym e, wielkim e, trzy mecze. Po, Boże, trzy mecze razem z tą wielką porażką z Liverpoolem. E, kiedy oni nie trafiają e, żadnego gola. Bo to był mecz z Liverpoolem, właśnie potem mecz z Southampton Remis i teraz z Newcastle United e, porażka 2 do zera. Także od trzech meczów nie udało im się w Premier League zdobyć e, i generalnie no, nie wygląda to jakby mieli być jakoś blisko, bo w tym meczu blisko do strzelenia bramki też absolutnie y, nie było. No jak ci się oglądało to spotkanie opowiadaj. <laughs> Ciężko w ogóle po tym meczu zebrać jakkolwiek myśli i powiedzieć coś konstruktywnego, bo no, ja miałem takie wrażenie i czułem się zdecydowanie bardziej zdominowany niż w przypadku meczu z Liverpoolem. I może zabrzmi to paradoksalnie, bo tutaj było tylko 2 do 0, a no, Liverpool jednak wsadził Manchesterowi United 7 bramek, ale w przypadku meczu z Liverpoolem. <laughs> Ten Manchester United miał chociaż cokolwiek do powiedzenia. Tutaj mieliśmy do czynienia z pełną dominacją ze strony podobiecznych Ediego Howa i ten model Expected Goals, o którym wspominasz, no to on nawet według XG filozofii przekroczył 4, bodajże 4-0-4 był, był ostatecznie się ukształtował, a w przypadku meczu z Liverpoolem było to tylko 2,7, więc to pokazuje tylko, że okej, okay, Derek trafiali częściej do bramki. Ale Newcastle United naprawdę miało wiele z gry i oni to spotkanie powinni wy, wygrać wyżej, ale w tej pierwszej połowie troszeczkę tych takich demonów Newcastle United, które znamy doskonale z tego sezonu, czyli ta nieskuteczność. No. Była sytuacja Joe Willocka, w której on strzelał tak bardzo mocno, tak na tyle mocno, że jakby kogoś piłka trafiła, to chyba by zabił, ale ostatecznie przeleciała nieco ponad poprzeczką. Były też sytuacje, w których strzelał Longstaff, w których strzelał mm -hmm. Shar. Na, naprawdę Newcastle United mogło to spotkanie wygrać zdecydowanie wyżej. No a Manchester United nie miał do powiedzenia kompletnie nic, bo jakichkolwiek pozytywów próżno szukać, czy to po zawodnikach, którzy rozpoczęli to spotkanie, czy to po zmiennikach, przekombinował Erik ten Hag. Trzeba to przyznać, że. <laughs> Naprawdę przekombinował, bo samo ustawienie środka pola. Widzieliśmy już w tym sezonie, że ten środek pola złożony z Sabicera i ze Scotta McTominay'a nie do końca działa. A tutaj na dodatek tego wszystkiego dostaliśmy Bruno Fernandesza gdzieś na pozycji szóstki, ustawionego bardzo głęboko i bardzo męczącego się z tym, z całym tym spotkaniem. I ja mam taką jedną refleksję odnośnie całego sezonu United: że chciałbym, żeby najlepszy zawodnik Czerwonych Diabłów, bo tak oceniam Bruno Fernandesza. Grał na swojej docelowej pozycji w każdym spotkaniu. No a widzimy tego Bruna rzucanego dosłownie w, po całym boisku. Ja wiem, że Erik ten Hag musi próbować załatać dziury po Kazemiro i po Christianie Eriksenie, a to nie udało się, to cały czas się nie udało, bo brak Duńczyka jest widoczny dosłownie namacalnie. Więc Erik ten Hag musi próbować, ale no ten eksperyment z Bruno Fernandeszem w tym meczu kompletnie nie wyszedł. No, a Newcastle United zagrało po prostu perfekcyjnie. Rewelacyjny mecz w środku pola Bruno. No, Gimara Esha, który robił różnicę. Kapitalny mecz Kierana Trippiera, -Tri świetny mecz Aleksandra Isaka, no i to było takie Newcastle United. Na które czekaliśmy od dłuższego czasu i które absolutnie zasługuje na to, żeby w przyszłym sezonie grać w lidze mistrzów, bo e, no, oni w tej chwili wyprzedzają Manchester United w tabeli i w tej końcówce dają sobie naprawdę rewelacyjny start do tego, e, żeby w tym Champions League zagrać. Bo, bo to, jak wyglądali dzisiaj i to, jak ustawił ich Eddie, Eddie Howe, e, bo to, że oni są świetni w obronie, wiemy doskonale, ale w tym spotkaniu było też widać, że oni potrafią stworzyć naprawdę ogromne zagrożenie, w, e, ogromne zagrożenie pod bramką rywali e, i w końcu to zagrożenie wykorzystywać. No, a mnie zwłaszcza szkoda, że Fabianowi Szarowi się nie udało strzelić bramki w tym spotkaniu. Był blisko dwa razy bodaj, bo mam go w fantazy premier League. Także fajnie, fajnie byłoby tutaj takie punkty od niego uzyskać. Generalnie, drodzy widzowie, musicie koniecznie zostawić łapki w górę pod tym filmem, bo Krzysztof tam walczy z, z Kaszlem, a i tak mimo wszystko daje, daje radę, więc mę męczę się. -skończenie, łapki. skończenie zdania to jest po prostu jakaś tragedia, bo czasami już. Wygląda, wygląda, jakbym miał się zapowietrzyć dosłownie. No, mam wrażenie, że, mam nadzieję, że wybaczycie. Tak, łapki w górę absolutnie za to poświęcenie Krzysztofa się należą. Ja też nie wymieniłeś jednego zawodnika, który moim zdaniem zasługuje absolutnie na pochwałę, to Alonso Maximen, który był. Tak. E, ostatnio też rozmawialiśmy na ten temat i dużo takich głosów się, mam wrażenie, pojawiało, że tak nie do końca Alonso Maximen pasuje do tej e, drużyny. No a okazało się, że, że może to wyglądać zupełnie inaczej, bo w tym spotkaniu, gdybym miał zacząć wymieniać, kto zagrał najlepiej, to pewnie Sao Maximen byłby gdzieś w. W topie tych piłkarzy doskonały mecz, też uzwieńczył to bardzo dobrą asystą. Próbował asystować w tym meczu na różne sposoby, tak naprawdę. No i ostatecznie udało mu się główką w ogóle asystować, także tam Diogo dał z nim naprawdę bardzo ciężki wieczór. Miałem do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo skupiłem swoją uwagę w tym meczu, zwłaszcza na jednym zawodniku. Nie denerwujecie, Antony? No, bo z czasem decyzje tego piłkarza, gdybym był kibicem Manchester United, tak by mnie irytowały. Nie wiem, mam wrażenie, że kiedy są dwie decyzje do podjęcia, Antony zawsze podejmuje tę złą. I takie pytanko do ciebie, czy ty się w ogóle zgadzasz z tym poglądem? Czy, czy, czy nie denerwujecie, jak ten piłkarz gra? Nie, no zagrał raz ładnie piętką chyba do, do Diego Dalota w tym spotkaniu, więc jedno dobre zagranie było. Nie, no irytujący jest kompletnie, ale to, to gdzieś tam chyba od pierwszych minut Diego w Manchesterze United wiedzieliśmy, że będą takie spotkania, w których on będzie niebywale irytujący, a od czasu do czasu zagra tak, że będziemy no, zbierać szczęki z podłogi, kiedy, kiedy zaimponuje jakimś, jakimś rewelacyjnym zagraniem. No, takich spotkań, w których zaimponował jakimś zagraniem było na razie niewiele. Bardziej jest ta irytacja i tak irytuje, ale... Aczkolwiek w tym spotkaniu było kilku zawodników, którzy irytowali mnie bardziej. Między innymi Jadon okay. Sancho po wejściu na boisku. No, no, po prostu fatalnie. Antony Marcial też tragiczne wejście. No, wyglądało to po prostu bardzo źle. No a jak już wspomniałeś o irytacji, o irytujących zawodnikach, no to... <laughs> liderem tej klasyfikacji e, zirytowanego Krzysztofa Bieleckiego jest w tym sezonie e, i również w tym meczu Dawid De Gea, z różnych powodów, czasami z tego, że w prostej sytuacji zagrywa piłkę w out, czasami z tego, że nie potrafi na 10 metrów zagrać celnie, e, a w tym meczu akurat e, wyszedł na jaw jego kolejny mankament, czyli brak umiejętności wychodzenia do dośrodkowań, e, brak kontroli na tym, co dzieje się, nawet nie w polu karnym, nawet nie w polu karnym, w obrębie pola 5 metrów, w polach, którym powinien być królem, w którym powinien szefować, no a David De Gea po prostu tego nie robi I było to widać kilkukrotnie w tym spotkaniu, kiedy <laughs> musiał ratować United naprawdę rewelacyjną interwencję i on to zrobił, ale wszystkie te sytuacje to były strzały, których nie powinno być, bo David De Gea powinien zwyczajnie wyłapać tę piłkę dużo wcześniej i zabić akcję w zarodku i to, to już niejednokrotnie wspominaliśmy o tym, że te statystyki prewencji strzałów w przypadku hiszpańskiego bramkarza są fatalne i ten mecz był tylko tego potwierdzeniem. Gdzieś w trakcie tego tygodnia pojawiły się pogłoski o tym, że Pojawił się jakiś impas w tych negocjacjach kontraktowych Dawida Gea z Manchesterem United. Ja mam nadzieję, że te negocjacje po prostu spełzną na niczym, a Dawid Gea może znajdzie sobie jakiś inny klub, a Manchester United będzie zmuszony do tego, żeby nowego bramkarza znaleźć, bo kroków przód z Dawidem Gea na bramce po prostu się nie zrobi. A jeżeli chodzi o pozytywy, bo tych pozytywów było bardzo dużo, oczywiście w przypadku Newcastle United, to jeszcze jeden piłkarz, Dan Burn do wyróżnienia, też kapitalne tak, spotkanie. Widać, jak dla niego bardzo dużo znaczy gra w Newcastle. United i to, że oni grają tak rewelacyjnie. Była taka sytuacja, kiedy na wślizgu wybił piłkę Markusowi Rashfordowi i cieszył się dosłownie jakby wygrał te Carabao Cup te kilka tygodni temu. To nie było różnicy dla niego, że to jest tylko wślizg. To, to po prostu rewelacyjna radość i kapitalnie widzieć chłopaka, który był kibicem Newcastle, a teraz może walczyć z tą drużyną Champions League i naprawdę nie ma żadnych powodów na ten moment, żeby to Newcastle United nie mogło w tej, championship się zna, w tej Champions League, oczywiście nie w Championship się znaleźć, bo wszyscy piłkarze wyglądają na podbudowanych tymi, tak. tym, 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 tym meczem, i ten, no ta końcówka sezonu w ich wykonaniu zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Tam widać, że ta zajawka gęsto kipi, bo tam każdy z tych piłkarzy, czy Bruno Gimares, czy właśnie Dan Bern, oni tam generalnie po każdej udanej akcji, po każdym udanej, udanym zagraniu hajpują tych kibiców, tam co chwilę przecież któryś z nich się zwraca do kibiców, żeby jeszcze się podnieśli, jeszcze pokrzyczeli, także tam każdy z nich ma świadomość tego, że oni rozgrywają bardzo wyjątkowy sezon i to może Było być naprawdę Miguel, początek... Miguel, Almirona, Miguel Almiron na trybunach tak, też, na trybunach. celebrujący Pierwszą uh -huh. bramkę dla liderka United. No, no, atmosfera jest naprawdę. Esencja futbolu, tak. To jest esencja futbolu, właśnie. Widać, że oni. Z drugiej strony. A z drugiej, yy... strony, uh -huh. a z drugiej uh. strony, znowu, bardzo słabe zachowanie niektórych piłkarzy Manchester United, bo Bruno Fernandes i Steve McLaren musieli wyciągać z tunelu siłą Markusa Rashforda, Antonego Marciala i jeszcze jednego zawodnika. Nie pamiętam już w tej chwili, kogo, żeby podziękowali kibicom po, po tym fatalnym spotkaniu. Więc w United Eric ten Hag ma kilka problemów do załatwienia. A co do Dechea, już kończąc temat tego meczu, to Dechea zapomina o pewnej bardzo, yy, bardzo dużej przewadze, jaką ma nad innymi zawodnikami w polu karnym, Otóż może używać Ręce. rąk, także jak on wyskoczy, to pewnie jest nawet wyższy niż Dan Bern, więc na spokojnie złapał tę piłkę kurczę, no faktycznie David Decha bardzo rzadko wychodzi do tej, do tej piłki, także no tutaj zaowocowało to dwoma bramkami straty no i patrzymy w tabelę Newcastle, miejsce trzecie, 50 punktów, tyle samo punktów ma Manchester United miejsce czwarte, no ale ten bilans bramkowy dużo, dużo gorszy, bo tylko 4 na plusie, co w ogóle wygląda naprawdę kuriozalnie że Manchester United zajmuje czwarte miejsce i ma cztery bramki na plusie tylko, no ale wiadomo, najważniejsze są punkty, bilans bramkowy jest na drugim miejscu. Dobrze. Tu stawiamy kropkę, przechodzimy do następnego spotkania. Bardzo dużo bramek padało nam w tym meczu, dużo bramek padło też w meczu lidera 4 do 1. Wygrywa Arsenal Klub z północnego Londynu nad Leeds United, które w tym momencie zajmuje miejsce 17., także już <gry> ostatnie miejsce przed strefą spadkową. No, jeśli chodzi o ten mecz to Raczej kolejny dzień w biurze dla popularnych kanonierów. Dwa gole Gabriela Rzezusa, jeden gol Bena White'a no i gol będącego w fantastycznej formie ostatnio Granita Czaki. On generalnie obiecał swojej żonie, że z okazji jej 30 urodzin zdobędzie bramkę, no i tę bramkę zdobył. Ostatnio też obiecał córce, że po zdobyciu bramki będzie celebrował w ten specyficzny sposób. Zrobił to, także Granit, apel do ciebie, obiecaj kibicom, że podniesiesz trofeum. W takim razie to się na pewno zdarzy, bo co Granit czeka obieca, to się dzieje. Także naprawdę musi tutaj pewne zobowiązania podjąć, myślę. Jeśli chodzi o gol dla Leeds United, to zdobył go Christensen. No niestety, ale Arsenal, niestety mówię dla kibiców, no, nie ukrywajmy, mają, tak jak to powiedział Kuba Olborski, mają alergię na to, że nie trzymają czystych kąt, bo bodaj tylko trzy czyste kąta u siebie Arsenal e, zdobył w tym sezonie, także jakąś bramkę Arsenal zawsze musi e, stracić, no niemniej e, spotkanie, koncert, znowu fantastyczna asysta Trossarda, odkąd pojawił się w Arsenalu zdobył już siedem asyst, także naprawdę wybitny piłkarz, wybitny zawodnik. Cieszy ten futbol totalny, bo kiedy Michael Arteta dał odpocząć Bukayo okazało się, że na prawej stronie może zagrać Trossard. Ja mówię na prawej stronie: na prawej stronie to on w, w składzie po prostu tym takim meczowym, bo tak naprawdę na boisku dzieje się, że tak powiem, futbol totalny. No Tam każdy gra wszędzie, super się to bardzo miło yy, ogląda. Także no, Leeds United nie miał tutaj absolutnie żadnego podjazdu. Nie najlepszy dzień Luka Ealinga <grytania> też, bo tam Gabriel Martinelli dał mu <krytania> tego dnia bardzo dużo problemów. No cóż no, kolejny dzień w biurze, dziewięć meczów do końca. Krzychu, twoje opinie na temat tego spotkania, czy w ogóle je oglądałeś, czy zachwycałeś się, tak jak ja, kanonierami, czy jednak, czy jednak niekoniecznie. Tak samo, ja zawsze zachwycam się kanonierami, po prostu każdy, każda bramka Arsenalu to jest dla mnie powód do ogromnej radości. <laughs> nie, ja mam taką refleksję, że w każdej drużynie mistrzowskiej, jaką sobie przypominam, jest zawsze jeden taki okay. piłkarz, który, o którym nie, po którym nie spodziewamy się, że będzie grał dobrze, a on zaczyna grać sezon po prostu masterclass i w przypadku Arsenalu to jest po prostu granic Chaka. i to, jak on gra w tym sezonie, to jest naprawdę coś, coś niesłychanego. No, Arsenal naprawdę kolejne rewelacyjne spotkanie, kolejne rewelacyjne spotkanie. Tak jak już wspomniałeś, pomógł trochę Luke Ailing, bo ten jego faul na Gabriel. Gabriel ten już ten odblokował, się. nie. On, on sam był po prostu, sam był załamany tym, co zrobił. Bo to, to była najgłupsza możliwa interwencja, jaką mógł, jaką mógł popełnić, więc no, no, po prostu tragedia, a Gabriel Jesus rewelacyjnie to wykorzystał. No, poza tym Trossard, kolejny świetny mecz. Ja byłem w szoku, kiedy zobaczyłem, że to jest 7 asyst. On chyba miał trzy w jednym spotkaniu, tak? Dobrze kojarzę? Tak, czy że, tak, że tam tak, się no. tak, tak, tak mocno tak. nabiło, ale to chyba ty pisałeś, że właśnie... Gabriel Landro to gdyby liczyć mu tylko te asysty z Arsenalu w tym sezonie Premier League, to i tak byłby na trzecim miejscu w klasyfikacji ligowej, jeżeli chodzi o asystentów, więc no, to są naprawdę rewelacyjne liczby mm -hmm. i kapitalny transfer Arsenalu. To mówiliśmy zresztą od samego początku, że to będzie piłkarz, który no, może, że zadecyduje o mistrzostwie, to może troszeczkę na wyrost, ale na pewno przyczyni się do tego mistrzostwa bardzo mocno. No i Arsenal ma wszystko. Wspomniałeś o tych czystych kontach. To jest z jednej strony nieco martwiące, bo. No okej, okay. w spotkaniu, kiedy strzela się cztery gole, cztery gole Leeds United, to to nie wychodzi, ale pamiętajmy, że zaraz jest Liverpool, jest Manchester City i jednak w tych spotkaniach wypadałoby lepiej pilnować tej obrony, nawet w, pozornie w sytuacjach, kiedy mecz jest pod kontrolą, bo wie, wiemy przecież, że w spotkaniach z takim Manchesterem City nigdy spotkanie nie jest pod kontrolą i oni na dobrą sprawę w kilka minut mogą odwrócić losy meczu, więc tutaj Mikel Arteta musi zdecydowanie popracować. No wiemy też, że problemy, jeżeli chodzi o ustawienie tej defensywy, no bo no, nie jest to pełny skład, którym dysponuje e, ogólnie Hiszpan. E, no więc zobaczymy, jak, w, jak sobie poradzi z tą kwestią. No, jeżeli okaże się, że William Saliba na przykład wypadnie do końca sezonu, to może być naprawdę ciężko, no bo ta defensywa z robem holdingiem, mimo że no, nie, nie zagrał kiedyś z spotkania, tak? Z, z Robem Holdingiem, <grym> no to nie jest aż tak pewna, powiedziałbym, jak właśnie z Williamem Salibą, bo zatem Saliba jest też piłkarzem bardziej kompletnym. No, Rob Holding to jest piłkarz głównie znany z tego, że gra w defensywie, a Saliba potrafi i pograć, i piłkę rozprowadzić, także no to dużo, dużo bardziej taki wszechstronny piłkarz. No zresztą jest to po prostu piłkarz o półkę, o klasę lepszy niż Rob Holding, ale w tym sezonie Arsenalu było tak, że kiedy jakiś piłkarz miał kontuzję i ktoś wskakiwał na jego miejsce, to prawdę mówiąc dojeżdżą. No, czy, czy, czy będzie tak w tym przypadku? Nie wiem. Na razie też nie wiadomo, kiedy wróci Saliba, także no, na razie jeszcze nie rozpoczynam tej, tej dyskusji. Wspomniałeś o Trossardzie, no nie wiem, jeżeli tak, potem musimy się zastanowić na koniec sezonu, bo jeżeli on tak dociągnie i cały czas w taki sposób będzie wpływał na te wyniki meczów, to musimy się zastanowić, czy to w ogóle nie będzie najlepszy zimowy transfer w historii. Ale to mówię, rzucam tę dyskusję dopiero, jak się sezon skończy i zobaczymy, jak się to rozstrzygnie. Następny mecz swoją, mecz Arsenalu, drogą, to... swoją drogą mhm. też, też troszeczkę kłopot bogactwa zaczyna się Mikielowi Artecie w tym, w tym przodzie, no bo jednak wiesz, jest buka Josaka, jest Martinelli, jest Gabriel Jesus, jest Trossard, no któregoś trzeba będzie posadzić. No podejrzewam, że to Trossard będzie tym, który ostatecznie będzie, będzie, znajdzie się na ławce rezerwowych, no ale meczów jest dużo, rotacja też jest potrzebna, więc to myślę, że to najmniejsze zmartwienie Mikiela Artecie na ten moment. Też miałem dokładnie to samo y, przemyślenie, kogo z nich tu usadzić, do Strosar daje i robi takie liczby, a jednak tak jak, myślę tak jak ty, że to on będzie tym pierwszym, który jednak na, na ławce rezerwowej usiądzie. W każdym razie mieć takiego wszechstronnego piłkarza na ławce i liczyć y, i wiedzieć, że on w każdej chwili może wejść na nieco podmęczonego rywala i zrobić robotę, to też, też jest coś pozytywnego na pewno. Coś, przez co y, długim, długim czasem w Arsenalu liczyć nie mogliśmy. No nie będziemy zbędnie przedłużać, no bo mówimy tu. w w samych superlatywach Arsenalu wiadomo, jak to y, wygląda: 4 do 1 y, z Leeds United. O Leeds powiedzieliśmy trochę mniej, ale myślę, że teraz y, w dalszym toku odcinka będziemy rozmawiali trochę więcej o drużynach, które są zamieszane generalnie w walkę o utrzymanie, więc pewnie też o Leeds United wspomnimy y, słowo. Tymczasem przechodzimy sobie y, dalej do meczu, a może sobie teraz y, omówimy Chelsea i y, y, Aston Villa. <laughs> Mecz. Taki no... Hmm. Chelsea generalnie grała nieźle, <grystanie> ale Aston Villa wygrała 2 do 0 i taka jest rzeczywistość w tym momencie Chelsea. Słuchajcie, jeżeli nie śledzicie tabeli, nie, nie, nie oglądacie tak często Premier League, wchodzicie tutaj, żeby, żeby się trochę dowiedzieć, trochę rozeznać, o co w tej lidze teraz chodzi. Chelsea jest na miejscu 11. Słuchajcie, Chelsea otwiera drugą połowę tabeli. No jest to wynik naprawdę fatalny bardzo zły wynik. Jeszcze ten bilans bramkowy ujemny też wygląda po prostu beznadziejnie. Powiedzmy sobie szczerze. Chelsea przegrywa 2 do 0 po golach Watkinsa i po golach Magina w pierwszej oraz drugiej połowie. No i możemy mówić o tym, że Chelsea miała więcej strzałów, Chelsea miała więcej posiadania piłki, Chelsea generalnie też tą, tą statystykę expected goals też miała więcej. Ale co z tego, kiedy ci, ci piłkarze po prostu nie strzelają bramek? No, Mudryk myślę miał taką flagową sytuację, kiedy wyszedł sam na sam i trochę się chyba zestresował. Kopnął piłkę trochę tak lekko, trochę bez sensu. Bramkarz Mar Martinez oczywiście nie miał żadnych problemów, żeby tę piłkę obronić. No pojawiają się takie głosy, zważywszy na to, że kilku trenerów jest teraz na rynku dostępnych O tym, czy Graham Potter powinien faktycznie na tej ławce Chelsea zostać Ja wiem, że ty masz takie dosyć ciekawe zdanie o Grahamie Potterze, to chciałbym, żebyś się teraz przedstawił Bo rozumiem, że ty jesteś raczej zwolennikiem tego, żeby już ten sezon przekreślić i dać mu pracować, bo to też nie jest tak, że drużyna, w której yy, przyszło tak wiele nowych zawodników, zacznie od tak nagle działać, zwłaszcza kiedy trenerem jest ktoś taki jak Graham Potter nie, ja byłem zwolennikiem tej teorii, ale odkąd wolny jest Brendan Rodgers to uważam, że a. Chelsea powinna iść po <laughs> Brendana Rodgersa i zrobić wielki comeback tego człowieka na Stamford Bridge, więc to jest, to jest moja opinia okay. nie, całkowicie poważnie tak, ja <coughs> uważam, że Grahamowi Potterowi trzeba dać czas bo tak jak sam wspominasz, ta Chelsea wyglądała już naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o samą grę, e, ten współczynnik XG, jak sam wspominasz, to bodajże wyglądał tak, że to Chelsea powinna wygrać 2 do 0, a tak. nie Aston Villa wygrać 2 do 0 e, Graham Potter zresztą mówi o, o, o tym na konferencji prasowej po meczu, że, że właśnie współczynnik Expected Goals bramki Johna McGina, notabene rewelacyjnego Johna McGina w ostatnim czasie, rewelacyjnego zarówno dla reprezentacji, bo miałem okazję obejrzeć mecz Szkotów, jak i dla klubu, więc naprawdę dobre występy McGina w ostatnim czasie, ale właśnie Graham Potter wspominał, że ten, ten współczynnik Expected Goals w tej bramki był naprawdę niski i że takie bramki się zdarzają, ale nie można na tej podstawie wyciągać wyciągać wniosków i jasne, okej, okay. Trzeba się tutaj ze szkoleniowcem de Blues zgodzić, no ale to jednak Unai Emery zabiera ze sobą trzy punkty i tak. wygrywa to spotkanie 2-0. No a Chelsea musi coś poradzić na tą swoją nieskuteczność, bo jest w tej chwili taką zbieraniną, takim zlepkiem zawodników, w których nie widać jedności, w których nie widać drużyny, w których nie widać jakiegoś konkretnego celu. Kiedy patrzę sobie na, na, na żało Feliksa, to, to widzę piłkarza, który... Chyba ma jakąś taką świadomość, że jego w przyszłym sezonie i tak tutaj nie będzie. No, nie wygląda na zawodnika, który, który miałby walczyć za, za, za wygrywanie spotkań dla, dla Chelsea. No i o wielu piłkarzach można tak powiedzieć, że oni troszeczkę wyglądają, jakby byli tam z przypadku. No, Mudryk zmarnował tą swoją okazję, w ogóle no, nie jest to jego najlepsze wejście do, do drużyny, ale jasne, trzeba mu dać czas. Tak samo jak czas trzeba dać. Każdemu z tych nowych piłkarzy i Grahamowi Potterowi, bo no nie da się poukładać drużyny w tak szybkim czasie, żeby to wyglądało dobrze. I tutaj ten czas jest po prostu kluczowy, i ten czas jest potrzebny. I okej, okay, pojawiają się jakieś nowe nazwiska na, na, na horyzoncie. No ale jaką mamy gwarancję, że, że te nowe nazwiska, że nowy trener też poukłada sobie te drużyny tak, jak tak jakby chciał? Jaką mamy gwarancję, że w ogóle będzie chciał korzystać z tych zawodników, czy nie stwierdzi, że potrzebuje innych? No i myślę, że zmiana trenera w tej chwili dla Chelsea to jest tylko krok do kolejnej problemów i krok do jeszcze większego chaosu e, i dezorganizacji wszystkiego. E, no, trochę martwiące są te symptomy, te, 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 te sygnały, że, że Graham Potter rzekomo stracił szatnię. No, no, jeżeli, jeżeli tak faktycznie by się stało, to, no, to będą, pewne, będą pewne ciężary. E, aczkolwiek no, nie można wy, wymagać od Grahama Pottera, żeby ta gra Chelsea wyglądała rewelacyjnie już w tej chwili, a wygląda i tak nieźle. No. Tak jak tak cały czas mówimy, no, to spotkanie e, mogło potoczyć się w dwie strony. Aston Villa wyprowadziła tak na dobrą Sprawę dwie akcje i szababa dla nich, bo, bo rozegrali to spotkanie po prostu rewelacyjnie. No ale jeżeli spojrzymy na pierwszą bramkę, no to błąd indywidualny ku Kurei, kompletne nieporozumienie z Kulibalim. Oli Watkins wyskoczył sam na sam z kepą Ariza Balagą. Ten trochę niepotrzebnie wyszedł aż tak wysoko, przelobował go. No później strzał <coughs> rewelacyjny Johna McGina. No to, to nie są sytuacje, w których, w których winu, winić można trenera. Okej, okay, winić można za brak jakichś tam pomysłów na, na rozgrywanie akcji, bo tego też nie widać. Ja miałem w ogóle w trakcie tego. Spotkanie takie wrażenie, że Ben Chilwell sam gra w drużynie Chelsea i on sam chce to spotkanie wygrać, bo naprawdę był niesłychanie aktywny w, na tej lewej stronie. Chyba można powiedzieć lewej stronie ataku, bo, bo z lewym obrońcą to to nie miało absolutnie nic wspólnego. tu czy lewym, no, po prostu grającym na lewym Bachadle. Więc no, były, były pozytywne oznaki ze strony Chelsea, no, jednak jest, jest wynik 0 do 2 i kolejna porcja kłopotów dla Grahama Pottera. No, ja cały czas będę to jak mantrę powtarzał bo do końca tego sezonu. Mam wrażenie, mam nadzieję, że Todd Bailey nie spanikuje i da temu człowiekowi pracować, bo owoce, które będzie można z tego Zebrać naprawdę są warte poczekania. Paulo Coelho. Paulo Coelho <gry> przez usta Krzysztofa Bieleckiego. Po drugiej stronie, całkowicie Aston Villa, myślę. No tutaj ekipa Maja tak. Emerygo naprawdę wygląda wyśmienicie. Ja mam w ogóle taką teorię dość skrytą na razie, ale Aston Villa naprawdę może namieszać w przyszłym sezonie. Odkąd tu przyszedł Emery, to Aston Villa wygląda naprawdę jak potężna drużyna. Oni po prostu mieli trochę kiepską sytuację w tabeli, no ale zobaczmy teraz. Dziewiąte miejsce, 41 punktów. Brentford, które tak chwalimy od, od początku sezonu, ma tych punktów 43, a, a cały czas w tej górnej połówce tutaj są. No mnie wydaje się, że w następnym sezonie naprawdę Aston Villa może zamieszać i o jakieś puchary... Do, do tej gry o jakieś puchary się włączyć. Nie wiem, czy Ty podzielasz tę teorię, tak szybciutko jeszcze Cię zapytać. To, to, wciąż, to wciąż jest u Najemery, jednak, nie? więc to jest naprawdę nieprzewidywalne, ale wiemy, że on z tymi takimi mniejszymi zespołami potrafi robić robotę, mm -hmm. więc jak najbardziej może się gdzieś włączyć. Pytanie, jakie będzie podejście transferowe do, do tego, e, podejście klubu do transferów, bo. <laughs> Wiemy, że w ostatnich latach po, po transferze Jacka Grealisha pojawiały się duże transfery do klubu, więc zobaczymy, co będzie dalej. No ale główny wniosek z tego wszystkiego jest taki, że Steven Gerrard kompletnie marnował potencjał tej kadry, bo, bo patrząc na to, co robi z nią Unai Emery, no, to jest naprawdę rewelacyjna robota i w tym spotkaniu z Chelsea w zasadzie moglibyśmy wyróżnić każdego zawodnika tej ekipy, ale oprócz tych, o których już wspomniałem, to jeszcze Jacob Ramsey, też kapitalne spotkanie tego zawodnika. On miał taki moment, kiedy lekko ucichł, bo było nim głośno bodajże w zeszłym sezonie, pod koniec zeszłego sezonu, w tym sezonie miał taki moment, kiedy lekko ucichł i dobrze widzieć, że znowu jest w naprawdę dobrej formie. Przechodzimy sobie do następnego spotkania, w którym padło aż 6 bramek. Prawdziwe starcie bokserskie mieliśmy tutaj na Amex Stadium: Brighton kontra Brentford. 3 do 3, aż za każdym razem pierwsi na prowadzenie wychodzili piłkarze Brentford, ale za każdym razem popularne Mewy udało im się dochodzić i, i tutaj strzelać tą bramkę wyrównującą. Jansson rozpoczął strzelanie później fantastyczny Mitoma. Ivan Tony na 2 do 1. Danny Welbeck jeszcze sobie przypomniał na 2 do 2. Potem Pinok i w samej końcówce meczu z rzutu karnego mistrz świata Maka ustalił wynik spotkania na 3 do 3. Bardzo ciekawe spotkanie, choć mam wrażenie, że też z takim lekkim przesunięciem w stronę Brighton ten dzisiaj rozmawiałam o tym współczy współczynniku Expected Goals, ale on jest najprostszy, żeby powiedzieć wam drodzy widzowie jak to spotkanie mniej więcej wyglądało, no, mieli dużo dużo wyższy ten współczynnik niż Brentford, 480 do 1 i 40, także naprawdę Brighton tutaj dominowało no i też 33 strzały aż piłkarzy Brighton, także to aż dziwne, że za każdym razem musieli ten wynik gonić, no to Brighton Dezerbiego wygląda naprawdę świetnie, deserbi tam się w ogóle raz zagotował to wyglądało dosyć śmiesznie, ale wiadomo, ten włoski temperament. Także Brighton, miejsce szóste. Brentford tuż za nimi, taka sama liczba punktów, trochę mniej. Brighton ma meczów, bo aż o dwa. No i te demony Expected Goals, że tak powiem, cały czas nad, nad Brighton się unoszą, nieważne czy to trener Graham Potter, czy trener De ale to tutaj to jest cały czas ten problem. No i fantastyczny mi Toma. Soli Mars w ogóle też rozgrywa wybitny sezon. Naprawdę super ogląda się Brighton. Jeżeli ktoś szuka jakiejś ekipy, które, które spotkania warto obejrzeć w tym sezonie, takiej, takiej dosyć, no, która nie jest w Big Six, nie, nie walczy tam o najwyższe cele, to zdecydowanie warto włączyć Brighton. To zawsze jest atrakcyjna piłka, zawsze jest, są tam szybkie wymiany podań i ataki z skrzydłami. I naprawdę ta drużyna ma bardzo, bardzo wiele do. Zaoferowania. Też przy, w ogóle przy pierwszej bramce dla Brighton asystował nikt inny, jak sam bramkarz. Fantastycznie wypatrzył tam Mitoma i ten Lobem zdobył, zdobył tego pierwszego gola dla Brighton. Także naprawdę ta drużyna jest, jest po prostu świetna. Krzysztof, teraz ty. Ja chciałbym zacząć od wyjaśnienia w zasadzie dlaczego ten współczynnik Expected goals w przypadku Brighton. I no, patrząc na statystyki, można mieć poczucie, że Brighton zdominowało całkowicie ekipę Brentford i faktycznie tak było, ale dlaczego? No bo Brentford od 49 minuty miało wynik 3 do 2, który jak najbardziej mi odpowiadał i chcieli się cofnąć do, do defensywy, bo mhm. taki był też plan Tomasa Franka na to spotkanie. W ogóle to jest i ekipa Brighton, i ekipa Brentford to są tak przyjemne zespoły, i do oglądania na boisku, i do obserwowania tego, co dzieje się za kulisami, bo to są ekipy z bardzo mądrym podejściem do futbolu, z ogromnymi planami. Jeszcze kiedy weźmiemy sobie pod uwagę tą wspólną przeszłość właścicieli jednego i drugiego klubu, to naprawdę tworzy nam taką rywalizację, którą myślę, że będziemy z zapartym tchem śledzić w najbliższych latach. No i to spotkanie dało nam wszystko, czego, czego oczekiwalibyśmy od właśnie tego typu rywalizacji. To był, no, myślę, że najlepszy mecz tej kolejki i spotkania uh -huh. jednych i drugich można, można co kolejkę reklamować właśnie, jako takie spotkanie, które warto zobaczyć. Brentford i Thomas Frank mieli <coughs> określony plan na to spotkanie i wiedzieli, że Brighton nie do końca radzi sobie przy obronie stałych fragmentów gry i z tych stałych fragmentów gry chcieli stwarzać swoje zagrożenie. To wychodziło świetnie, bo dwie bramki przecież po, po właśnie stałych fragmentach gry. No i nie udało się tylko zachować szczelnej defensywy, czyli czegoś, z czego Brentford też znamy, bo oni potrafią bardzo szczelnie ustawić te szyki obronne. No ale z drugiej strony... Potencjał ofensywy, ofensywny Brighton w tym sezonie jest naprawdę naprawdę ogromny, bo i Mi Toma, i Solimarczy, i właśnie Danny Welbeck, o którym też wspomniałeś, który co, co jakiś czas przypomina nam, że jeszcze żyje. No, naprawdę rewelacyjnie się to wszystko oglądało. Myślę, że obaj menedżerowie mimo tego, że ich drużyny strzeliły, straciły pod trzy bramki, to mogą być mimo wszystko zadowolone z ich występów i z ich występów w tym spotkaniu. Słówko jeszcze tylko właśnie na temat Jasona Steela, bo, bo ta jego asysta uh -huh. w tym meczu. No a to podobno Sanchez miał być tym, tym golkiperem, który potrafi dobrze grać nogami w ekipie Brighton, a no, tymczasem Steel wygryzł go ze składu i no, nie tylko radzi sobie bardzo dobrze między słupkami, to pokazuje też, że piłka przy nodze zupełnie mu nie przeszkadza. Bardzo ciekawe zmiana, zmiana golkipera w trakcie sezonu, zwłaszcza, że Sanchez był raczej golkiperem, którego chwaliliśmy przez, przez cały sezon, a tymczasem tu taka decyzja Roberto de Zerbiego, no i na razie, na razie popłaca, bo, bo, bo ta, ta asysta to coś jak najbardziej wartego odnotowania. Tak, gdybyście, drodzy widzowie, którzy nie wiem, czy są tacy, ale niektórzy może patrzą na te nasze kamerki, gdybyście się zastanawiali się, co ja tak masuję, te swoje palce. Otóż od kilku dni jestem w transie pisania pracy magisterskiej, tak, że mnie te palce tak już bolą stukania w te klawisze, ale no, nieważne, to taki, e, e, tutaj drobna ciekawostka i wyjaśnienie, bo tak sobie spojrzałem przez chwilę, co ja robię i, i dosyć śmiesznie to wyglądało. Dobrze, może przejdziemy sobie dalej. Co ty na to? Myślę, że możemy sobie teraz wybrać kolejny mecz, który mamy do omówienia, i może będzie to mecz, po którym zwolniono jednego z trenerów Premier League. Mianowicie, Crystal Palace zwyciężyło 2 do 1 z Leicester City. Zwolniony został Brendan Rogers, o tym za chwilę sobie porozmawiamy. Roy Hodgson przywitał się wręcz wybitnie ze swoimi starymi, można powiedzieć, kibicami. No, słuchajcie, drodzy widzowie, pierwsza połowa Leicester City. 0 strzałów na bramkę. Crystal Palace 20 strzałów na bramkę, także działo się niesamowicie dużo. No tylko, że wynik w pierwszej połowie to był 0 do 0, także e, nie przełożyły się te strzały za bardzo na, e, na e, gole. I jeszcze kwintesencją tego wszystkiego było to, że pierwszą bramkę zdobyło właśnie Lester, Także po tych fantastycznych, fantastycznej pierwszej połowie to jednak Lester w drugiej rozpoczęło strzelanie. No ale to ostatecznie Crystal Palace wygrało po bramce samobójczej Iversena i w samej końcówce. W ogóle genialne podanie Jordana Aju, nie spodziewałem się, że tak umie. Dołożało Filipa Matety i ten ustala wynik meczu na 2 do 1. Crystal Palace oddycha, bierze tlen w płuca, wygrywa pierwszy mecz w tym roku kalendarzowym. To brzmi bardzo śmiesznie, ale takie są fakty. 30 punktów na ich koncie. No i Leicester City pogrążone w, gdzieś w tej strefie spadkowej, miejsce 19, zmiana trenera. Pytanie w Twoim kierunku. Pierwsze, czy da się to uratować? I pytanie numer dwa, czy cieszysz się z powrotu Roya Hudsona, czy na taki Crystal Palace czekałeś? Zacznę od Roya Hodsona może, bo mam wrażenie, że, <tosz> <tosz> mam wrażenie, że Crystal Palace postawiło się organizacyjnie w wymarzonej dosłownie sytuacji, bo mogą zatrudniać sobie trenerów, którzy mają trochę czasu dla siebie, mogą rozwijać tę drużynę, a jak nie wypali, to mogą ściągnąć Roya Hodsona, który i tak uratuje im ligowy byt i dokładnie to oglądamy w tym sezonie. Ja nie wierzę, że Crystal Palace z Royem Hodsonem spadnie. On utrzyma ich w Premier League i to jest, to jest po prostu coś, coś pewnego. No, no naprawdę ci piłkarze wyglądali, jak, jakby zobaczyli swojego starego, dobrego znajomego, który po prostu przyszedł i mają się bawić futbolem. Roy Hodgson też ewidentnie cieszył się z tego, co, co widział, no, bo kompletna dominacja ze strony Crystal Palace, te statystyki, tak jak już sam wspominasz, były w całkowicie na ich korzyść, no ale Lester miało ten jeden moment, w którym Ricardo Pereira strzelił naprawdę piękną bramkę i fajnie widzieć powrót tego piłkarza do, 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 do gry, do, do, do dobrej formy, do bramki, no ale Poza tym Lester po prostu nie funkcjonowało i nie istniało w tym spotkaniu. No i Zwolnienie Brendana Rogersa na tym etapie sezonu było jedyną słuszną decyzją. Myślę, że trzeba było zrobić to nawet wcześniej, i wtedy nie byłoby tylu problemów, które pojawiają się teraz, bo czasu nie pozostało zbyt wiele. I no tutaj naprawdę trzeba jakiegoś bardzo dobrego bardzo dobrego strażaka. Mi na myśl przyszedł Nigel Pearson, który już przecież jedno great escape z ekipą Lester zrobił, obecnie menedżer Bristol City, więc pewnie byłby do wyjęcia. Gdzieś wyświetliła mi się w ogóle taka grafika z kursów. Bugmacherów i faworytami do objęcia, do objęcia te, tego stanowiska. Tam był Rafa Benitez, Michael Carrick też, Vincent Company. No ale wydaje mi się, że tych dwóch gości z Champions i raczej nie wybiera się do Premier League w inną, inną drogą niż awansem po prostu no w tym sezonie. Więc, więc to raczej można sobie włożyć między bajki. Zobaczymy, co zrobią w Leicester, bo naprawdę trzeba interweniować. I teraz tak przechodząc do oceny tego, co, co wydarzyło się w tym sezonie i co źle zrobił Brendan Rodgers, bo oczywiście. Można mówić o braku transferów, o tej kadrze wybrakowanej, o, o problemach gdzieś za kulisowych, ale kurde, z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na kadrę Leicester City, to czy ona jest gorsza od Southampton, czy, czy ona jest gorsza od Bournemouth? No, raczej nie, a jednak to Leicester nie potrafiło się wybić poza tą przeciętność właśnie tych zespołów. Aha. I mimo to, że ta liga, ten dół tabeli jest naprawdę wyjątkowo słaby w tym sezonie. To Leicester zajmuje teraz przedostatnie, tak? Dobrze, do, do, dobrze kojarzę przedostatnie tak, miejsce przedostatnie. W, w ligowej tabeli. I to jest naprawdę tragedia. No jeżeli ktoś się spodziewał, że Brendan Rodgers uratuje swoją posadę w, w Leicester w tym sezonie, no to chyba tylko właściciele Leicester, no bo oni definitywnie Rodgersa zwalniać nie chcieli, dając mu już tyle szans, ile tylko można było. Też nie ma się co wydziwić, no bo to jest jednak menedżer, który sięgał z tym klubem po trofea, który sięgnął z nim po Puchar Anglii i na pewno zapisał się w historii Leicester City, aczkolwiek misja utrzymanie w tym sezonie w rękach Brendana Rodgersa po prostu by się nie powiodła i trzeba ściągnąć kogokolwiek, kto będzie w stanie wykorzystać ich atuty, które niewątpliwie mają i piłkarze, którzy, którzy mają ogromny potencjał i wydostać się z tej walki o utrzymanie, no bo jeżeli potrafi to zrobić Crystal Palace z efektem nowej tudzież starej miotły Roya Hudsona, to Myślę, że tak samo potrafi zrobić to Leicester City z innym menedżerem, który będzie wiedział, jak to wszystko poukładać, po tę walkę o utrzymanie. Skoro o walce o utrzymanie, to przejdziemy sobie do meczu, który miał bardzo dużą wagę. West Ham kontra Southampton o to spotkanie mi dokładnie chodzi. Stawką było to, że przegrany będzie miał ostatnie miejsce w lidze. No przegrany i Southampton liet. przegrało to. Słucham? Przegrany umiera, przepraszam. Tak. <śmiech> Sorry. <śmiech> tak, znaczy nie, ale jeszcze wszystko jest <laughs> oczywiście w rękach Southampton. Ale faktycznie, no, jeżeli nie wygrywają tutaj z takim bezpośrednim rywalem, z którym walczą o utrzymanie, to, to możemy się zastanowić, co będzie z nimi dalej. Po golu Agerna na 1 do 0 wygrywa West Ham, także West Ham w ogóle, gdyby przegrał, byłby ostatni w lice, a wygrał i jest 14. Także w tym momencie tak wygląda mniej więcej sytuacja w dole tabeli. Tam, także absolutnie nic i nie jest jeszcze przesądzone. No, ale kiedy patrzę na skład Southampton i widzę tam obronę Bazunu, caleta czar bednarek, no, to tak się zastanawiam, czy, czy to jednak nie jest obrona, z całą oczywiście sympatią do Jana Bednarka, czy to po prostu nie jest obrona, która powinna grać w Championship. Po prostu, no, wydaje mi się, że brakuje jakości w tym składzie, patrząc tak całościowo no, na, na, na ten zespół i wątpię, szczerze mówiąc, powątpiewam, że się w tej lidze utrzymają mimo że jeszcze wszystko jest oczywiście w ich rękach. Jeśli chodzi o West Ham, no to dosyć dobre spotkanie zagrali ja zwłaszcza zwróciłbym tutaj uwagę na Sajda Benrame i na, na paketę bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. W ogóle trzeba też pochwalić Łukasza Fabiańskiego, który te piłki, które miał wybronić, to naprawdę wybronił w tym spotkaniu. Był bardzo pewny, także duży plus w ogóle nie spodziewałem się, że tak szybko Łukasz Fabiański wróci tutaj do bramki West Hamu. Wrócił i to w bardzo dobrym stylu tutaj przed swoją publicznością zaprezentował się bardzo, bardzo dobrze. Od Moje przemyślenia dotyczące tego spotkania, chciałem się spytać: Czy tutaj już wyrok został wydany na Southampton? Czy Ty też się zgadzasz, że ta obrona e, no to raczej nie utrzyma Southampton w tej lidze. Zacznę od Fabiańskiego, bo to jest bardzo ciekawy wątek i ja też byłem pod ogromnym Dziękuję. wrażeniem, że 38-prawie letni Łukasz Fabiański jest w stanie tak szybko po urazie wrócić do, do miejsca w pierwszym składzie. No bo wiemy, że pojawiało się mnóstwo głosów już w trakcie tego sezonu, że Areola powinien zastąpić Fabiańskiego, a jednak on cały czas ma takie uznanie u Dawida Mojsa i takie, takie poczucie, że to on jest tym facetem, który będzie pewniejszy w bramce, że przy bardzo ciężkiej sytuacji West Hamu United, on od razu wraca między słupki i zalicza genialne spotkanie, bo dwie, trzy takie interwencje naprawdę na wysokim poziomie ze strony Polaka i bardzo dobrze widzieć, że, że wrócił między słupki i że dalej jest w rewelacyjnej formie, no, bo to jest po prostu świetny, rewelacyjny bramkarz, bardzo często niedoceniany u nas w kraju, więc warto chwalić Łukasza Fabeńskiego póki jeszcze gra na najwyższym poziomie. Przechodząc już do samego spotkania, wspomniałeś, że obrona Bednarek, Czaleta, Czar i Bazunu powinni grać w Championship. Nie, taka obrona nie powinna funkcjonować i nie powinna istnieć, a za, za, za wystawianie takiej, takiego składu defensywnego powinno się iść automatycznie do więzienia, jakieś zesłanie Premier League, bo, bo no, nie, nie da się grać w piłkę w taki sposób. Paradoksalnie Jan Bednarek był pewniejszym z defensorów w tym spotkaniu, więc tu też drobne słowa pochwały dla Polaka, ale znowu wyglądało to fatalnie i to, że West Ham z tak grającym Southampton strzelił tylko jedną bramkę to jest jednak powód do niepokoju i powód do zganienia podopiecznych Davida Moisa, bo oni w pewnym momencie już mieli wrażenie, że troszeczkę osiedli na laurach i zaczęli cieszyć się tym, co, co, oglądają, co, co oglądają tym, co mają tym, co, tym, bo widzieli, że Southampton po prostu nie atakuje i Southampton nie chce grać o, o, o cokolwiek w tym meczu no ale jednak była jedna sytuacja w którym ten Paul Onuaczu Koszmarny zawodnik, straszny, fatalny piłkarz, naprawdę jeden z gorszych, jakich mogliśmy oglądać w historii Premier League, ale dostał piłkę na głowę od Jamesa warda Prausa i trafił w poprzeczkę, więc West Ham mm. prosił się o kłopoty i o te kłopoty się doprosił, więc bo, bo, bo ten groźny strzał się pojawił i oni to spotkanie na dobrą sprawę mogli zremisować z niczego. Spotkanie, które powinni wygrać 3, 4, być może nawet 5 do 0, bo były na to widoki i był do tego ogromny potencjał. Oczywiście była poprzeczka Jaroda Bowena, było kilka innych sytuacji. W w których Paketa też raz tak strzelał z półwoleja, no, no po prostu duża nieskuteczność i West Ham musi wykorzystywać tę sytuację, jeżeli chce utrzymać się w Premier League w tym sezonie. Zrobił do tego ważny krok, no ale wygrana 1 do 0 z Southampton absolutnie mnie nie przekonuje i myślę, że nie przekonuje też kibiców West Ham United są pewne, e, pewne plusy, są pewne e, pozytywne symptomy e, no między innymi właśnie Paketa czy Declan Rice w środku pola no, ale wciąż mają Sołczka ze sobą, który wygląda e, no, niesamowicie źle e, i potrzebuje po prostu zastępstwa na tej, e, na tej pozycji e, West Ham pewnie się utrzyma, bo jakość tego składu to już w ogóle jest nieporównywalna rzecz do, 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 do rywali walczącego utrzymanie, e, ale potrzebują na pewno dużo pewniejszych, e, pewniejszych zwycięstw i dużo pewniejszej i lepszej gry, e, no a Southampton Możemy powoli żegnać. To nie jest drużyna, która może się utrzymać w Premier League w tym sezonie. I ja się pod tym absolutnie podpisuję, z dwoma tymi tezami się zgadzam, zarówno z tym, że Southampton nie ma czego szukać w tym momencie w Premier League, jak i z tym, że jeżeli chodzi o kadrę, no to West Ham w ogóle nie powinien się znajdować jakby w tym miejscu w którym się znajduje. To jest zupełnie jakaś aberracja. Dwa ostatnie mecze nam zostały takie trochę kącik soli futbolu, można powiedzieć, otwieramy Bormów kontra Fulham. Pereira zdobył pierwszego gola dla Fulham, później Tavernier i Solanki zdobywali gole dla Bormów i to oni w ogóle wygrywają to spotkanie 2 do 1. Myślę, że możemy traktować to raczej w formie Pewnej niespodzianki, no bo wydaje się, że przed meczem mogliśmy typować raczej, że to Fulham będzie górą. No tak się nie wydarzyło, także Fulham w ogóle spada na miejsce dziesiąte po tym, jak od czterech meczów już nie wygrali spotkania w Premier League. Można mówić o kryzysie, jeśli chodzi o Fulham, oczywiście oni nie mają się absolutnie o co martwić. Są w zupełnie, w zupełnie lepszym miejscu niż się w ogóle tego po nich spodziewano. Oczywiście nie mówię o wszystkich, którzy oglądali Championship, bo oni się spodziewali, że będzie dobrze w tym sezonie. Borum wysyła jasny sygnał do tego, że są zainteresowani utrzymaniem się w Premier League. No i tak patrząc na nich, to ja im chyba w to wierzę, że im się to uda. Powiedziałbym, że jest w tym momencie kilka drużyn, które grają nieco gorzej. Czemuś. Nie wiem, czy się zaśmiałeś, czy skaszlnąłeś, więc możesz. Nie, po... zaś... za... zaśmiałem się, że im wierzysz, że masz tyle ja wiary ufam. do Bornów. Ty dobrze, nie masz? Dobrze. Ja paradoksalnie też, bo, bo już pokazali niejednokrotnie w tym sezonie, że jakimś cudem potrafi potrafią te mecze wygrywać. Eee, rozproszyła mnie informacja, którą otrzymałem i zaraz do niej nawiążę. Aczkolwiek przejdźmy no. jeszcze sobie szybko na ten mecz, bo e, chyba mamy kolejną e, wieść do omówienia. E, aczkolwiek. E, e, chyba go. Mów, 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 Ja sprawdzę. E, aczkolwiek, jeżeli chodzi o samo spotkanie Bormów i Fulam, no to Fulam zaczęło naprawdę dobrze. Wydawało się, że to będzie ekipa, która w tym meczu zagra już wreszcie swoje, bo wrócił do składu Żałopalinia. E, no i układało się wszystko dobrze, bo bramka na 1-0 Andreasa Pereiry, no ale to co podziało się później, to była kompletna katastrofa e, i w drugiej połowie to faktycznie Bormów wyglądało jak ekipa, która chce to spotkanie wygrać. Piękna bramka Taverniera, e, on już w Czempion niejednokrotnie pokazywał, że potrafi strzelać z dystansu, e, no a potem gdzieś taka odbijanka od, od nóg Dominika. Solanki i, i bramka na 2 do jednego. Fulam w lekkim kryzysie trzeba to przyznać, gdzieś na tej, na tej, walce, na tej fali, wal, fal, fali walki o, 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 o awans do europejskich pucharów, gdzieś ta, ta noga im się zaczyna powijać. No a Bornów ma póki co pełne prawo marzyć o utrzymaniu, no, a jeżeli ona w nim wierzy, to, to, to nic więcej nie pozostaje. <grym> Tak, jestem Cz człowiekiem dużej wiary, jestem, więc e, słuchajcie, e, musimy jeżeli słuchaliście naszego wątku o Chelsea, to zapomnijcie o tym. E, informacja sprzed dwóch minut. Graham Potter zwolniony ze stanowiska e, trenera Chelsea. Także Krzychu, <gryw> przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat, że trzeba mu dać czas, że masz nadzieję, że Todd będzie cierpliwy. Nie jest. Okazuje się, że nie jest. Na gorąco twoje przemyślenia? No, jak rozumiem w, tak w nawiązaniu do, do tego, co mówiliśmy, no to decyzja <coughs> chyba szybka, co? No kurczę. Nie wiem, no, no, decyzja Definitywnie zbyt szybka. Czytam, że Bruno Saltor przejmie e, zespół jako tymczasowy trener. E, Bruno Saltor, legenda Brighton and Hove Albion, więc e, to, to też takie e, nieprzyjemne nawiązanie. E, no, no, szkoda, po prostu ogromna szkoda, bo ja uwielbiam Grama Potera e, i. Jestem zły, nie ukrywam, bo nie bierzesz takiego trenera do drużyny, żeby zwolnić go po kilku miesiącach. To jest człowiek, który potrzebuje czasu, który potrzebuje zbudować sobie swój projekt. No i co? Chyba możemy podejrzewać, że ten Nagelsmann wskoczy, no bo jeżeli to jest tak szybka decyzja, tak, to, pewnie, to, to pewnie, jest, no. pewnie jest podyktowana czymś, co zmieniło się na rynku menedżerskim. No, no ogromna, ogromna po prostu szkoda. Obawiam się o Chelsea, obawiam się, czy, czy, czy nie powstanie tam ten chaos. O którym wspominałem, wspominałem przed chwilą. No cóż, no, nie spodziewałem się powiem szczerze, że, że, że tak szybko dostaniemy takim, taką informacją w twarz. Myślę, że prędzej czy później będzie to błąd, aczkolwiek to może zwiastować nam naprawdę ciekawe ruchy w tej całej karuzeli trenerskiej. Ej, właśnie. Bo pytanie, czy, pytanie, czy Lester ma już nagranego tak. kandydata, czy, 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 czy może Graham Potter jest człowiekiem, który może przenieść się, przenieść się na King Power Stadium, więc tutaj naprawdę bardzo dużo może się dziać, jeżeli chodzi o, o zmiany na ławkach trenerskich klubów Premier League. No, a co do samego Grahama Pottera, jest mi bardzo przykro. Oczywiście, ta decyzja zarządu Chelsea jest wytłumaczalna w stu Można podać niezliczoną ilość argumentów na to, że Ekipa The Blues pod wodzą Grama Pottera grała słabo i nie performowała na tyle dobrze, żeby był to zadowalający poziom. Aczkolwiek, mimo wszystko, uważam, że to jest błąd, bo zatrudniając takiego szkoleniowca jak Graham Potter, pamiętamy jego pierwszy sezon w Brighton, on też nie był prosty. On też nie od razu zbudował tam drużynę, którą podziwialiśmy wszyscy, więc myślę, że będzie to błąd. Aczkolwiek zazdroszczę drużynie, która weźmie Grama Pottera. No, też takie dwa wątki mam. Faktycznie, ktoś kurczy z naszej redakcji, przepraszam, nie pamiętam, kto śmiał się, że Todd Boley przegląda sobie, wiesz, Twittera i widzi, że y, ludzie piszą, że ten Nagelsmann fajny i tak hypują. <grym> I stwierdził, tak. że tak, eee, ja to. W sumie zwolnimy jednak tego Graham'a Pottera. Druga sprawa, wiesz. Pytanie, czy, w sprawie tego Lester, nie? Pytanie, czy Graham Potter będzie chciał trochę jednak zaryzykować mimo wszystko? Taki trudny moment. I wiesz, stać się trenerem, który zostaje zwolniony z drużyny, która wiesz, grała w Lidze Mistrzów, gdzie miał zbudować taki projekt, no, no, no to jest jednak Chelsea, drużyna z Big Six, a za chwilę mogłoby się okazać, że spadnie z Leicester, także no to, to, to byłby ogromny downgrade dla niego, no ale no dobra, to już są już w ogóle takie spekulacje dywagacje, myślę, że po prostu będziemy obserwować to, co się będzie działo dwóch trenerów dzisiaj zwolnionych, Krzychu, Niedziela, zwolniony Brandon Rogers, zwolniony Graham Potter, chyba, także... To już chyba jest trzynasty trener zwolniony w tym sezonie Premier League i para... tak, wydaje mi się, dostarczy. że to jest rekord że, że to jest rekord. A, a może ten Brenda Rodgers do Chelsea jednak, bo też dzisiaj był, został wolny, więc może to chce wykorzystać Todd Bailey. Tak, zamienił się. Nie e, no, naprawdę. No, no. Nieźle. Kurczę, nieźle. Mieliście okazję Grubo. zobaczyć naszą reakcję live. W ogóle Tomek nas poinformował, także dzięki, dzięki tak. Tomek nam został ostatni mecz, taki dosyć szybciutko pewnie go yy, przelecimy Nottingham Forest kontra Wolverhampton kwintesencja, remis 1 do 1 jeden strzał celny zespołu Wilków, jeden gol, także Nottingham Forest zagrało nawet całkiem przyzwoite spotkanie gol Johnsona, yy, no było blisko tak naprawdę, żeby ten mecz yy, wygrali, ostatecznie podzielili się punktami yy, no i yy, cały czas nic się nie zmieniło, jakby obie drużyny muszą yy, patrzeć na, yy, na te punkty, następne mecze też ciekawe, Wolverhampton mierzy się właśnie z Chelsea a Nottingham Forest z Leeds United. Ważne spotkanie też o 6 punktów. Krzychu, masz jakieś przemyślenie odnośnie tego meczu? totalnie nie, naprawdę tak próbuję sobie przypomnieć to spotkanie i ja pamiętam, pamiętam siatkę, którą pamiętam siatkę, którą Brennan Johnson założył jednemu z defensorów Wolves i potem piękne trafienie Daniela Podęża, ale jestem już tak rozwalony tą informacją o po Potterze, że, że nie wiem, kompletnie nie wiem co, co można by było wyróżnić właśnie w tym spotkaniu Nottingham Forest z Wolves no tak, myślę, że tu możemy postawić kropkę. Tak, za, za te eksperckie analizy, bardzo serdecznie, bo wy nam, nie, już nie wiem nawet co ja mówię, Nie też rozproszyła całkowicie ta sytuacja z tym Grahamem Potter'em, tak y, nagrywamy ten program, nagrywamy, produkujemy się, że warto go zostawić, a Todd Belli mówi nie, zwalniam, nie dzisiaj. I teraz ten wątek nie ma sensu. jest mi strasznie przykro. No cóż, słuchajcie kończymy, kończymy ten program, będzie, mamy w ogóle jedno cięcie, jeżeli zauważycie, gdzie jest to cięcie, piszcie w komentarzach, koniecznie. Zostawiajcie łapki jeszcze, w górę. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Tomek też na, na konwersacji wrzucił nam, że mamy dużo książek i fajnie byłoby zrobić konkurs, więc dla wytrwałych widzów, którzy do teraz, do teraz zostali z nami do samego końca i posłuchali wątku o Gramie poterze z kapitalnej, merytorycznej i eksperckiej analizy spotkania Nottingham Forest z Wolverhampton. To swoją drogą była klasyczna sól futbolu. To, to, to mamy niespodziankę i konkurs o biografię Sir Alexa Fergusona autobiografię Sir Alexa Fergusona, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa SQN. Co ciekawe, jeżeli ktoś tę biografię już ma, to na okładce tej książki może znaleźć kilka słów ode mnie z opinią tej książki, więc taki ukryty faktor. Yeah. No i taką książkę mamy do rozdania. Zasady konkursu banalnie proste. Oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu o waszym ulubionym, bądź też momencie, z którego zapamiętaliście po prostu ser Alexa Fergusona o ulubionym momencie Manchester United pod wodzą Fer Sir Alexa Fergusona, bądź takim, który zapadł wam w pamięć. Też Ferguson oraz Arsen Wenger zostali w tym tygodniu włączeni do Premier League Hall of Fame. Więc taka Taka okazja, także zapraszamy do udziału w konkursie. Tyle. Tak. Dla wytrwałych, taka niespodzianka, także całkiem duże szanse na, na zwycięstwo dla Was, no bo nie, nie każdy widz ogląda do samego końca. Słuchajcie, to tyle. Żegna się z Wami Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson. Trzymajcie się w zdrowiu i widzimy się za tydzień. Hejka.